Cześć, pani Bobo, gdybyś docenił lub doceniła włożony mój wczas ten film, zostaw więc łapkę w górę oraz suba dla swojego kanału. To tyle, życzę miłego oglądania. Cześć! Bum. Cześć, siemanko ludziska, jestem Emily103, a to kolejne Q&A na tym kanale. Z góry jeszcze na samym początku chciałam podziękować za fanarta Martynie. Chciałam, żebym ocenę ogólną podałam na live, więc zgodnie z obietnicą, po prostu podam ją na live, ale tak już powiem, że mi się naprawdę bardzo podoba. Już szybko rozpoczynając ten początek, fajnie by było, gdyby się zostawili 15 łapek w górę i troszkę pytań, żeby wiadomo było, z czego nagrać kolejny Q&A. I wbijacie na live zawsze o godzinie 12, chyba że nie ma live o godzinie 12, to może być wieczorem, ale ja zaraz tu zawsze wam dałem informację, czy jest live, czy nie. Więc co? Może zacznijmy. Dobrze, pierwsze pytanie jest od Martinina. Pytanie. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam rodzeństwo, mam brata. Co najbardziej lubisz robić? W sensie tam wiadomo, w wolnym czasie lubię pograć albo gdzieś tam wyjść sobie. Najlepiej wiadomo, gdzieś tam pojechać na jakąś taką mini wycieczkę do jakiegoś parku. Ja lubię bardzo teraz jeździć do Jump City i takie rzeczy. Czy zagrasz kiedyś w taką minigrę Roblox? No szczerze, dużo osób to pisało mi, żebym się z tą grą zapoznała, ale może, jak sobie, po prostu mam nadzieję, że kiedyś jak nie zapomnę, obczaję tą grę i może po prostu będę po prostu w nią sobie grała. To już wszystko, jesteś najlepsze. A dziękuję. Dobrze, kolejne pytanie jest od Mikusia. Fajny odcinek, dziękuję. Pytanie, przez co zaczęłaś nagrywać na YouTube? Myślę, że gdzieś tam po prostu jak płacę, jak ludzie po prostu tak oglądałam innych i mówię, kurde, gdybym ja tak miała, tak czy fajnie, live prowadzić, gdzie zabawać wszystko, to czemu by nie? I z tego powodu już wcześniej nagrywałam, potem miałam przerwę 3-miesięczną i troszkę, no, szkoda, zepsułam sobie to. I teraz było wszystko lepsze, ale tak, jest naprawdę bardzo fajnie. Po prostu przez to, że tak oglądałam inne osoby i mówię, no czemu by nie spróbować? Może będzie śmiesznie, może będzie beka czy coś takiego. No ale ogólnie tak zaczęłam nagrywać i jakoś po prostu widzowie przybywali, aż mam was wszystkich tutaj, z czego bardzo się cieszę. No po prostu tak, oglądając innych i po prostu tak jakoś chciałam nagrywać, więc czego pytania. Dobrze, kolejne i to długie pytania od Maliny N. Więc super odcinek, pytanka, dobrze, dziękuję za fajny, miły komentarz i za wszystkie pytania. Pepsi czy kola? Ogólnie gdzie się pije kole? Ja tam zbytnio między tym różnicy nie widzę, gdzieś tam kola się daje, że jest bardziej słodsza i bardziej gazowana, ale ogólnie chyba wolę kole. Koty czy psy? Jeżeli chodzi o psy, to wolę jak są małe, a gdybym miała wybierać dużym psem, a kotem, to kot. Ale ja bardziej wolę takie małe pieski, które można się fajnie pobawić. Ale ogólnie psy raczej. Czarny czy biały? To jest ciężkie, szczerze. Ale chyba biały raczej. W sensie to i to lubię. Czarny na białym lubię. Samsung czy Apple? Ja mam obecnie Samsunga. No, ale może niech będzie raczej Samsung. Książka czy film? Film, totalnie, no po prostu 100% film. Lato czy zima? Zawsze sobie też wymieniam plusy i minusy tego i raczej chyba lato. Rok szkolny czy wakacje? No wiadomo, że wakacje. Pizza czy kebab? Pizza. Chęć czy Zara? Raczej HMI. Super Star czy Vansy? W sensie ani tego, ani tego nie, no, nie mam. Ale raczej Vansy. Żabka czy Biedronka? Chociaż sklepy. A, szkoda, że nie wygląda. Lecimy do kolejnego. Więc dobrze, kolejne pytanie jest o twórcy dwóch gier. Czy będziesz nagrywała filmiki i live z kamerką? W sensie gdzieś tam planowałam to od 500 subów, ale pierwsze bym musiałam zainwestować w tą kamerkę. Teraz też będzie mi się, będzie mi się też szkoła. Ale będę nagrywała, będą live, może nie codziennie, a też będzie o tym film informacyjny. Się tam wszystkiego dowiecie, więc czekajcie. Więc gdzieś tam planuję od 500 subskrypcji, coś tam już pokazać moją twarz, ale jeszcze tego nie jestem tak dokładnie pewna. Ale kiedyś na pewno będę. Kolejne pytanie jest od Przemka. W jakim województwie mieszkasz? Górny Śląsk. No, Górny Śląsk.
Ty masz na imię Emilia. Kolejne pytanie jest od Disusa. Szczypis na wszystkie pytania chce odpowiedź, bo jest naprawdę bardzo dużo. Czy podasz każdemu Facebooka XD? No w sensie niektórych już tam powiedziałam mojego Facebooka, ale ich usunęłam. No po prostu tak zdecydowałam, że to jest mój prywatny Facebook i raczej nie warto. No po prostu dziwnie jest dodawać widzów. Będzie grupa na Facebooku, ale też nie wiem kiedy. Więc no czekajcie. Jak już powiedziałam, zresztą dzwonił ogólnie do mnie kuzyn i pozdrawiam go i no, możecie zadawać również do niego różne pytania, bo chcę ze mną rozmawiać, więc dobra. Więc raczej nie będę podawać do Facebooka, będzie grupa. Czy będę nagrywała inne gry? W sensie też nie wiem jakie. No, właśnie nie wiem jakie gry. Niektórych nie lubię, no kilku nawet nie lubię. Więc po prostu jak będziecie podawać jakieś gry, które mam nagrywać, to po prostu powiem tak czy nie. Jaką masz myszkę i czy masz słuchawki? Więc tak. Okej, więc myszkę mam Blody A60. I jest to, mi się daje naprawdę bardzo fajna myszka, wygodna w ręce, polecam. I czy masz słuchawki? No mam słuchawki, ja to są bardzo takie, wiecie, wiesz, lepsze słuchawki, nie gram w jakoś w CS-a. I mi nie są na razie aż tak bardzo potrzebne słuchawki. Pizza, lato, czy zima, lody, czy... Co? Nie zrozumiałam. Kolejne pytanie jest od Polaczek, pokaż kiedyś twarz, już odpowiadam na to pytanie, kiedyś indziej ktoś takie samo zadało. Tak, planuję na 500 subskrypcji, ale nie jestem tego pewna, ale kiedyś pokażę. Kolejne, już dwa pytania, ale osobno zadała nam tutaj Sweetcocky. Gdybyś miała wybrać, gdzie miałabyś mieszkać, to gdzie? W sensie, no, nie wiem, Polska też fajny kraj, gdzieś tam może nad morzem, wiadomo. A jeśli chodzi o zagranicę, to sama zresztą nie wiem, tu gdzie mieszkam jakoś tam, po prostu mi się nawet tu podoba, no nie jest źle. Kto jest twoim ulubionym youtuberem? No oczywiście, że ja, nie no. Tak w sensie mam kilku ulubionych youtuberów i ciężko mi wskazać konkretnego. Masz kogoś? Ale pytanie. Oczywiście, że. No mam brata, mam mamę, mam rodzinę, bliskich, mam mój pokój, mam dom, mam dużo rzeczy. Ale tak wiem, o co ci chodzi, ale nie. Lubisz Polskę? No czemu by nie? Lubię oczywiście. Jaki jest twój ulubiony kolor? Turkusowy, a poza tym takie białe, szare, ale to chyba każdy lubi. Czy możesz zrobić odcinek, w którym polecasz nie kanały? Bo jeśli się zgodzisz, to... szczerze, chyba chodziło, że polecam kanały, czyli oceniam kanały, czy coś takiego, czy polecam. No, w sensie polecenie kanału, no nie wiem. Mogę oceniać kanały, ale zbytnio nie chcę. Ile będzie odcinków Q&A? I tyle, ile będziecie mieć fajnych pytań. Lecimy do kolejnego. A, i kogo oglądasz? Każdego. Lecimy do kolejnego pytania. Bum. Okej, więc dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie tutaj łapkę w górę. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Możecie się dzielić subskrypcją. A dla was to sekunda, dla mnie po prostu pomaga to w rozwijaniu kanału. Dziękuję wam za wszystkie zadane komentarze i bardziej pytania. Było ich naprawdę bardzo mnóstwo. I co? Piszcie z jakich innych gier mam nagrywać na moim kanale, na przykład po prostu takie gry, które wy lubicie i takie, które nie wymagają zbyt mocnego komputera, wiadomo, też, że ludzie, taki starszy widzowie wiedzą, jaki mam sprzęt, bo pokazywałam. No niestety, więc co? Zostawcie tę łapkę w górę, trzymajcie się i cześć, piona, bum, pa.